Agnieszka TV za kamerą Vasari Gaming i to jest vlog zjechania nad jedno z jezior przy Lublinie. Jest ich wiele, my jedziemy nad Firlej i jedziemy. Tak, to jest to. Dojeżdżamy do Firleja z drogi Lublin-Lubartów. Nie, Lublin-Białystok. Ładna droga. Ładna droga. Myślałem, że tutaj powinniśmy skręcić, ale chyba jeszcze nie. Za 1,5 km. Lublin-Białystok, tak. Ładna droga, ale po drodze mieliśmy dwa wypadki. Były. Pierwszy to był jeszcze w Lublinie, a drugi na trasie. Na trasie, gdzie droga była, jest ładna. Znaczy po jednym pasie w każdą stronę i z każdej strony szerokie pobocze. Na poboczu były, tak, tutaj skręcimy w prawo. Na poboczu były już dwa krzyże, czyli już tam dwie osoby zginęły, a wypadek był okropny, ciężarówka i samochód osobowy. Ale my skręcamy tutaj właśnie w prawo. O! Dobrze, i na kolorach możemy tutaj. Tutaj? Możemy chyba. No. I chyba tutaj mamy parking. Jakbyśmy pojechali prosto, może byłoby bliżej jeziora. Drużyna zadowolona? Szymek? Powiedz coś do kamery, Szymek. Za 400 metrów skręć w lewo. Tak. I mamy wolne miejsce. Maja być ze mną wsadzę. Idziemy sobie nad jezioro z parkingu. Maja. Co? Proszę, tutaj Szymek. No właśnie idziemy. Tam Maja. Na jezioro do wody. Majaszka TV. I tak wygląda dojście. I plaża. Tak wygląda jezioro, do którego dotarliśmy. Są nawet kamery, widzimy, że jest monitorowana. A nie, tak, jest kamera monitorowana. Dobra, ja idę pierwszy. Okej, jesteśmy na jednej plaży nad jeziorem Firlej, z tego co widzę, to są tutaj trzy plaże. Trochę zagospodarowany jest ten teren, teraz wam pokażę to wszystko dookoła. Tutaj jest Majeszka TV. Mamy tam plac zabaw dla dzieci, o tam. Jest obok jakiś chyba coś do jedzenia, widać. Z drugiej strony mamy lodziarnię. Natomiast, o, jest też siłownia na plaży, to też fajna sprawa, można sobie coś tam porobić, poćwiczyć mięśnie, albo pochwalić się przed dziewczynami. Tak czy inaczej, tak, plażę mamy jedną jeszcze tam, z tego co widać, daleko, i tam jeszcze jest jeszcze jedna, daleko. Okej, okay. Reszta jest tak, jest jeszcze pomosty dla łódek, coś takiego. Pogoda jest średnia, wieje trochę. Ale jest słonecznie, częściowo zachmurzone, padać ma, nie padać. Jeżeli chodzi o wodę, to jeszcze nie wchodziliśmy, znaczy generalnie Szymek z tatą już tam gania. Woda, jeżeli chodzi z daleka jest częściowo przezroczysta i taka, potem wejdziemy, to zobaczymy jak to wygląda. Na razie to tyle. Idziemy do wody. O, dobra. Woda jest w takiej czystości. To jest wodoodporne, prawdopodobnie. Proszę, Szymek pływa. Woda po kolana i jeszcze w sumie widać dno. Ja
właśnie oberwałem z działka wodnego. Nie było to przyjemne. Proszę. Dobra, daj, no co, pójdź też. No to przecież wyjdłam. No ja nie. Woda jest w miarę ciepła. W miarę? Chyba, że się z działka wodnego oberwie, to już mniej. Pokaż jak pływasz. Pokaż jak pływasz. No ja się przymierzam. Tak, już zaliczone, bo już weszło kawałek. Bo ja mam zły dolny prąd. Chyba działa. No. Trzyma mi okulary, trochę pływa. Idziemy pływać. Głęboko. Ja już nie, ja nie mogę. No już tam pływaj! Zanurzył się. Nie wiem, czy to się było widać pod wodą, ale on... Ale to jest fajne, muszę nagrywać pod wodą, tak wchodzić do wody, to jest fajne. Popływamy z kamerą chwilę. Zobaczymy. Niewiele widać pod wodą. Żadnych roślin, piasz czyste dno. Także jest przyjemnie. Jak już się zanurzy oczywiście, bo przez zanurzanie jest mniej przyjemnie. No. Pokaż sztuczkę. Oj, wychodzi słoneczko. Będzie lepiej. Majeszka wchodzi coraz głębiej. Chodź. Ja tutaj klęczę i siedzę na dnie, wiesz? Siedzę na dnie, chodź. Płytko. Chyba ktoś tu się zbliża. Zostałem zaatakowany z dwóch stron. Odwróć, odwróć. A? I co? A? Napiłeś się? I takie zabawy nad wodą. To tyle na tę chwilę. Darka.
ogólnie co idziemy już do domu, w sensie będziemy jechać. To jeszcze pół godziny jechania przed nami, także trudnie. I no, generalnie to była właśnie jakby pierwsza część takiego sezonu, który zamierzamy robić, gdzie będziemy właśnie pokazywać, jak sobie jeździmy nad różne jeziora blisko Lublina. Także no. Ostatni rzut oka na jezioro Finlay dzisiaj. Tutaj mamy plac zabaw, siłownię. To po prostu nogi trzyma w górę. Proszę schodzić już, a nie trzeba. Tutaj nasz Szymek się jeszcze ćwiczył. Przepanie i zaraz tamtędy ścieżką idziemy sobie do samochodu i wracamy do Lublina. To tyle w tym odcinku. Na razie.